Jakub Kocjan, Warszawa, Akcja Demokracja. Rok temu miałem przyjemność pana premiera pytać o kandydaturę Małgorzaty Zych z Podkarpacia. Po kampusie tamtą sprawę prorosyjskiej kandydatury udało się rozwiązać. I liczyłem na to, że takie standardy w obozie demokratycznym zachowamy na dłużej. Dlatego chciałem też zapytać pana premiera, też odnosząc się do protestów, o których pan premier mówił, o nominację dla wiceministra Bukowca, byłego posła PiS, dla którego nawet tamten żałosny pseudokompromis był za mało fanatyczny i podpisał wyrok na kobiety, wniosek o wyrok na kobiety do Trybunału Przyłębskiej. I który jako radny PiS zagłosował za uchwałą anty-LGBT. Dziękuję. I który, jak przyszedł moment próby i była próba przeprowadzenia wyborów kopertowych, to powiedział nie Kaczyńskiemu i nie zagłosował za wyborami kopertowymi. I który, jak przychodzili do niego nominaci PiS-u, rządzący wówczas, wszyscy, straszyli, zachęcali, nie poszedł, jak wyszedł już wtedy z tego obozu, nie wrócił.